gdzie? Na pewno nie. Dzisiaj na nas. Jedziemy jeszcze do Sinsy, chcę wejść. Nie wiem, albo zrobimy coś do jedzenia, albo pójdziemy na jeść. To może pójdźmy, chyba że ty ugotujesz, bo mi to najlepiej nie wychodzi. Mogę ugotować będzie. Nie powiem. Nie no, chcę umyć podłogę i chciałam nakręcić rolkę. No i lepiej trochę wyglądam jak człowiek, jak sobie rzęsy naprawiłam. Jedziemy na KFC, bo ona jest obszerczysem. Kto wszedł do samochodu, powiedział, że jest głodny? No, jestem w cholerę głodna, bo jadą tylko jogurt na śniadanie. Musiałam mieć jakoś bardzo ładnie zrobione rzęsy, bo przeszłam całą sesję zdjęciową rzęs. I dostałam herbatę. Ojej, znaczy w sensie nie, że dostałam herbatę. Dostałam prezencik taki i tam jest herbatka ponoć. No. Ale ładnie z tymi rzęsami, lepiej dużo. Już jeszcze jutro i będę wyglądać jak człowiek. Teraz jak wyglądasz? No teraz już prawie jak człowiek. Jak nie pokazuję rąk, to jak człowiek. A jak pokażę ręce, to jak rozdziw. Boba. No, podobał się jej bardzo mój sweterek. Znaczy tej dziewczynie, co mi rzęsy. Bardzo jej się podobał mój sweterek. Sweterek jest z Primarka. Ty też masz bluzę z Primarka. Mi się chce palić, więc ja już tego papierosa na dzisiaj kam, nie? Dwie godziny jeść. Wyleżałam bez palenia. Półtorej. Tak? To półtorej. Dobra, idziemy jeść. Idziemy do sklepu, ale strasznie zimno. Idziemy w poszukiwaniu nauszników i prezentów, ale ma Gosiu fajną bluzę. To dla ciebie taka. Chciałam to wesele to kupić, a widziałam, że mi pasuje do siebie. Ja bym chciała to Constanta Baby, tylko nie wiem co z tymi spodenkami. Bo ich zelki są za duże, ale te elki się wydają małe. Dobra, wezmę telki. O, ładną manitkę złotą. Jakim prezenci kupujesz? Obraz z Marilyn chcesz kupić? Nie, tego Misia. A ja mam takiego Micha od ciebie, nie widać go. Ja mam, na strychu jest. Ten, ta, ale różowego nie mam. A to jabłko, jakie ładne. Albo to. O, ja chcę, żebyś taki nic nie kupował. To jest nie. Jakieś bombille. Tam panie sprzątają coś przy tym, ale fajnie, Mikołaj. Przy dekoracjach, więc nie będę nagrywać. Też fajnie. Fajne zależyki, tylko że to są papierowe, ale bardzo ładne. To też jest ładne. I ten kubek mi się podoba. Oj, patrz. Futrzana gwiazda. W ogóle dużo ładnych lampek jest. Czekaj, co byś tu przybyło? Są ciastki? Ciastki! Widzę sobie to. Dużo jest ładnych lampek. To są te, co wczoraj mówiłam, że chcę takie. Życzę się? Nie wiem, ale chciałam takie oldschoolowe. To są miniaturowe. Chcę je. Ale tam są laski cukrowe chyba. A masz gwiazdorki, reniferki. No ładne. Bardzo dużo mają ładnych lampek. A powiedz mi, co ty chcesz kupić? Nie, później im pokażemy. Ale te domki, jakie urocze. Bym miała na to miejsce, to bym sobie wziął. To hojna fajna. To się tu otwiera i jest słoik. Ekstra. Ale już mam dosyć takich słoików. Sanie ładne. I ten mi się podoba. To jest moje ulubienie z tu. Ja tu sobie zbieram samą opalę, czy ty co? Bądź latte macchiato. I się jakie ona ma fantazję o ciemnoskórych. Zaczynamy z twoim właśnie marzeniem.
No nie miałaś tak mówić. Czemu nie? Kupiłyśmy fajną latarnię w Dillzie. W końcu śniegną. W Dillzie? Nie, w tym drugim, wtedy. Wtedy, no. Wtedy. W końcu śniegu nas sypie. I była promka. W końcu mamy śnieg. I Mikołaja. Ciekawe, czy mam prezent. Ale to śmiesznie, kolorowo. Ładnie. Są, sprawca. Sprawca, ale co sprawiłaś, bo ja się nie nagrałam, co sprawiłaś. Co sprawiłam? Domki. Domek świętego Mikołaja i taki zwykły domek i zapomniałyśmy dokupić torów. Coś jeszcze tu masz? Tutaj? Nie, tutaj masz jeszcze tylko. Aha, jeszcze tam, ale to zaraz. Bałwan dostał, to jest pies, tak? Czy kot? Pies. Psa na sankach. Ja jestem ślepa trochę, już ten bieg. I tutaj jest taki samolot, jego tam słabo widać. O, chyba teraz będzie lepiej widać. Mery, mery, mam twoje numery. Będzie hasło przewodnie tego vlogu. Robisz gorącą czekoladę? Tak. Bo nie umiem mówić, co o telefonu mnie stresuje. To pokaż, co robisz. Właśnie nie wiem, którą sobie wybrać, ale chyba wezmę tego, bo ja lubię pingwiny. Wkładasz pingwina i mówisz, już cię nie lubię. Wkładasz pingwina i zlewasz. Co mało cię pytałem, mleko? To wiesz. Coś nie pykło. Pykło, no bo już rozsypia. Wiesz? Utonął. Dobra, to otwieramy kalendarza. Na szczęście ostatni raz w tych okropnych postaciach. Ej, ale ja mam dzisiaj w jednym kalendarzu miałam 3 produkty w jednym okienku. To jest szczoteczka, ale rozumiem, że to jest dlatego, że to jest produkt do brwi. Żel do brwi. Nie no, spoko. No ten kalendarz wygląda skrycznie. I co my mamy? O, ładne kolczyki tym razem. I Douglas tutaj. Krem. Chyba tak, przeciwzmarszczkowy z Anajaki. Pokaż, co będziesz robić. Ja? Patrz, nie mam nic, czary, mary, no. Będziemy drapać. Będziemy wygrywać miliony. Czekaj, bo nie kontroluję, co nagrywam, bo mi spadło. Na dom w Szwecji. Dobra, to może będziemy drapać bez nagrywania, bo ja nie mam jak drapać, jak trzymam. Ale nie masz setywu? Nie chcę mi się przynosić. Ja masz skarpety, stitcha. Tak, ładne. Patrzcie, mam takie leginsy z Pepko. On ma taką fajną tkaninę błyszczącą, ale wszystko się do nich lepi. On ledwo przyjechał do domu i już mam takie kłaczki. Ja już wiem, po co mi ty kupiłaś to. To jest do dawania ci w łeb. Do dawania prezentów. Tyle razy, ile mnie uderzysz, tyle prezentów muszę dostać. Robimy haul zakupowy. Z Dillza. Na początek. Gwiazda. Gwiazda. Ona świeci nawet. Dyskotekowa od razu. Ładna. Skaflo. 50 zł. 50 zł? No. Dużo. Potem to są lampko, dzwoneczki podobno, tak słyszałam. No już odpalam na TikToka, on ma różne tryby. Fajne, takie niespotykane, przynajmniej ja nie widziałam. To są takie lampki, widzę, na takie malutkie, jak kiedyś były, co nie? Takie takie miniski oldschoolowych lampek. Takie kiedyś w jakichś filmach starszych. Tak mi się kojarzy. Mhm. No ja mogło być dalej na kolejne lampki. My chyba mamy jakieś zamiłowanie do lampek. Nie, bo ja potrzebowałam na druciku, a tam już nie ma na druciku lampek. My tak rocznie z 50 paszek lampek. A ja je wykorzystuję do różnych dekoracji, o co ci chodzi. Żartuję, co wzięliśmy. Kolejna gwiazda. Już ją też odpaliłam, bo TikToka nagrywałam. Ale mięciutka. No, to jest taka futerkowa do mojego pokoju na różowo. W ogóle w Dillzie były ładne ozdoby. No, widzę, tam przy domy, co wieście, też są domki z Dillza. Mhm. I latarnia. To masz dwie rzeczy. Laski cukrowe, żeby nie było.
na kleju samoprzylepny chyba. To są naklejki po prostu. A. Kolejna laska, ale to jest balon. Ja mam Heli i napompuję Helę. Ja myślałam, że po prostu będziemy tak dmuchać. Dobra, bo to, ale nie, dwie to jest nie na miejscu, a myślisz, że się nie da? Nie to próba. Jest, to jest nie próba? Na miejscu. Przestań! Proszę, teraz demu pokażę rzeczy. Teraz demu. Zawsze mi ktoś wiedział, co jest to. Tak, bo ja zapomniałam, że jestem statywem. To jest samoopalacz latte. Latte makieta. Taka kawa. Zobaczymy, czy będziesz zgrać kawę. No, by nie, nie. No. Potem to są chusteczki do makijażu. Tak? Właśnie nie wiem, bo najpierw byłam w jednym miejscu i myślałam, że to są chusteczki i się okazało, że w drugim miejscu też są, więc nie wiem, czy tam to są chusteczki, ale nie chciało mi się cofać ich odkładać. Chusteczki nawilżane z ekstraktem z jedwabiu. I takie chusteczki? To są na pewno do zmywania makijażu. Tak. Bo mi się skończyły moje primarkowe ulubione. I co jeszcze w tym momencie? Aha, jeszcze coś. No. A, ty nie wiesz, co to jest. Masażer do mycia głowy. To jest napisane. To jest spieniacz do szamponu taki. No, co robisz tam? Poświęcisz godzinę pod prysznicą. Nieprawda, dobra, jeszcze nic tylko muszę ci podać. Proszę, jaki masz ładny kadr. Choineczki, gwiazdeczka. Ale to ja czy to? Ja już gwiazdę i dobra, Sensei, ale tylko te małe. A już wiesz co, ja zapomniałam i wyniosłam ten żel pod prysznic. To poczekaj, ja przyniosę. Już gwiazdo? Dobrze, bombki są. I teraz zrobimy haul z... Sensei, ale będą tylko małe rzeczy, bo ciuchów mi się nie chce pokazać. Dobrze. Bombki, 6 czerwonych bombków. Są na wieniec, który tam leży i zaraz go będę ozdabiać. Potem rękawiczki, żeby Sandrzej nie martwił, jak jest na przykład jarmarku i pije grzańca. Żel pod prysznic z ciastkiem. To jest skrab do ciała z ciastkiem. Pachnie... Bardzo ładnie. Nie powiem wam jak. Nie, możesz odkleić, on tak gdzie od razu pod prysznic. Piernikowy. I kalendarz adwentowy. Tak, i zaraz go sobie otworzymy. Ja już go otworzę. Raz. Oj, to będzie ciężko, bo nie wiem, co są te rzeczy różne. Mogę? To jest chyba krem jakiś. Mogę zobaczyć? Tak. To jest maska do twarzy. A skąd to jest maska? To jest napisana. Napisana. Ale taki nieestetyczny jest ten pojem. No. Taka bida. To jest chyba błyszczyk do ust. Ale też w takim pojemniku? No, wszystko jest w pojemniku. Nie, to jest... jak to się nazywa? Róż do policzków w kremie i to jest fajny w ogóle kolor, ale dużo w tych kalendarzach jest strasznie dużo kremów takich, nie kremów, róży w kremie i chyba mam już teraz, tak jak nie miałam w ogóle, tak teraz mam chyba z 10. To jest balsam do ust. To jest balsam do ust. No, jest balsam do ust różowy. A, czwórka. Jeszcze brakuje 3. To jest, ja wiem, to jest taki, to jest brokat, taka syrenka. Syrenka. To jest pigment. Ona się nie maluje. To jest pigment, ale wygląda na ładne, ale w słoiku go nie widać. O, widać trochę. Nie no, słabo to wygląda. To jest serce w żelu. Co? Serce w żelu, morz złamane. A to jest brokat do ciała, ale ładny. Na walentynki fajnie. Ej, pomyliłam, ja otworzyłam 6 zamiast. No to nic, i tak otwieramy całe. To jest mgiełka do ciała z brokatem. Ale taka świąteczna, co nie? Mhm. Ciekawe, czy pachnie. Mgiełka pachnie. Fajna, co nie? No możesz sobie prysnąć. O, rany, co tu się wydarzyło? Jakbym kogoś tutaj... Jak sztuczny grzew. No. Ale wiesz co, to pachnie jak grzane wino. Ej, no fu, ale alkoholem daje. No ale śmieszne, fajne. To teraz zbierzemy się. Fajne, tylko szkoda, że takim czerwonym daje. I to jakiś barwnik ma i nie błyszczy wcale mocno nawet. To jest chyba balsam. Nie, błyszczy. Przepraszam. To jest chyba balsam do ust. To jest maska do twarzy też. A. Brokat do ciała.
Ej, czemu mi na ciebie fokusuje, nie na to? Ale z tymi moimi paznokciami to lepiej, że na ciebie. To jest robione ładnie. To jest czerwony tinto ust. Brokat. To ciało. Znowu pigment. Do oka. Aha. No, no nadal na ciebie, nie chcę pokazać tego. Taki srebrny. Perfum w żelu? Nie, to jest ciekawe, ja... A to się błyszczy? Możemy sumić? Możemy, no. To. No. To prawie pachnie jak ta. Pink Sugar. Nie wiem, jak ona się nazywa. Aqualina? Proszę. To jest taki perfum Pink Sugar kultowy już. Ej, to jest świetne. Jak się to da kupić całe, to ja to chcę. I jeszcze bardzo. Rozświetlacz. Koniec? Koniec! Ja moje kalendarze złożę, jak skończymy tutaj haul. Dobrze. Skończyłyśmy już? Nie. No. Ciągle dalsze otwieranie, teraz moje kalendarze. Teraz. Po wszystkich nie puścimy. Uuu, wpadł mi w środku. Czekoladka. Mini. Mini czekolada. Z pingwinem. W kalendarzu IKEA była trufla cappuccino. Bianchi Candle. Tak. Czekoladka IKEA bardzo dobra. Tu pudrowo jakoś pachnie. Pudrowo? Różowo-pudrowo. No, ale ładnie. Oddaję. Góralki ciekawe, czy będzie coś innego, na przykład niż jajko, tak? Czy na przykład będzie choinka? Ej, ale tam nie ma, tam są tylko jajka. Nie wiem, co to żartuje. A jedna nie choinka, jajko. Peanut butter. Masło orzechowe. I herbata. Ale ja myślałam, że ona będzie bardziej świąteczna, krzyża. Ja też. Taka trochę... Nie, też jest ładna. Ja bardzo ich lubię, więc... Mi tu dwie herbaty ukradli. Jedną szkę się znalazła, a drugiej nie ma. Wiesz co jest? Co? Wieżajka. Wieżajka, ale miło. My w tym roku byliśmy w Paryżu. No to jest ekstra, bo oni ogólnie są z Paryża, ta firma. Ja rozglądałam okienko. No, więc od Angeliki dostałam grę taką magiczną. I bezalkoholowe piwo też Wiedźmie. I szkoda mi go pić. Ale to są cztery. Co? To są cztery. Ale zgrzewka będzie nieładnie wyglądać wtedy, jak weźmiemy jedno. O, pokazałam prezenty tam, ups. A co, że piwo nie jest obrzynane? Co, że w jednej butelce? Jest mniej, w drugiej więcej. A bo to ktoś upił na pewno, jakiś pracownik. Myślał, że chciał się upić, a to bezalkoholowe. Ale fajne, bo ono się nazywa latający kociołek. Zdecydowałyśmy się jednak otworzyć. I mamy. Ktoś bardziej upił. Ktoś bardziej upił. Zrobiłem test smaku. Ale to słodko pachnie, już mi się nie podoba, nie? To jakoś taką... Jak piwo kremowe z Harry'ego Pottera. Wanilią czy czymś. Znaczy w tym takim dziurawym kotle takie dają. Czego? Aha, bo ja myślałam, że to już się tam piło i ja się zakłamam. Ja nie chcę ci przerwać. Boję się tego. No dalej. O, są słodkie. Takie pruszkowate. No to jest jak to piwo kremowe, jak w dziurawym kotle są. Nie lubię słodkiego picia. Ja też, no znaczy, ale co takim proszkiem przyjdzie, myślę, to bym... Niedobre. Ja żadnych proszków nie wiem, ja, co mi obce. Ej, ale proszę, jak ona kacpelek. Kapselek. Kociołek na metle. Taki nie wiem, najgorsze to nie jest, ale to jest bardziej deser niż picie, nie? Nie smakuje mi. Nie. Niepotrzebna otworzyłam. Ale jest jednak chyba skręcona. Mówiłam ci, że... Whatever.
bo... Ona ma chorą córkę. No, jesteśmy świąteczne. No, bo jakby to powiedzieć? Nie no, co? Przyszliśmy się pożegnać. Musimy się pożegnać. Ja miłego dnia. Do wieczoru. Do jutra.